Okej. Okay. Prezydent jest z nas zadowolony i teraz nas wysłał do takiego lasu, oto. Tak więc mamy tutaj... Mamy tutaj teraz cztery kolejne misje. Mamy tak, Evefind, czyli wydaje mi się, że to będzie chyba boss. Mamy Flock Rocking Blitz, Nursery Crimes oraz Camouflage Sabotage. Więc myślę, że chyba od Camouflage'u Sabotażu zaczniemy. Tak mi się wydaje. A nie mogę? Camouflage Sabotage, czemu nie mogę? O, to może zapiszemy sobie na początku. Myślałem, że mogę, kurde, ten Camouflage Sabotage zrobić na początku. A to jednak się okazuje, że nie mogę. Z jakiegoś powodu. Dobra, to co to jest? Flock Rocking Blitz. Zacznijmy sobie. Musimy wyeliminować The Rebels. Kto to jest, są The Rebels? To raczej nie są te cyborgi. Czy to są już te cyborgi? Nie mam pojęcia, szczerze. Może teraz skojarzę misję, jak się odpali, oczywiście. Ale no... Nie mogę sobie teraz przypomnieć. Mamy czasówkę, tu już widzę. Ale muzyka jest tutaj świetna. Normalnie taka techniawa, jaką Jim uwielbia, nie? Jimowi by ten soundtrack przypadł do gustu. Coś mi się wydaje. Kurde, ale graficznie to ładnie teraz poziom wygląda. Powiem wam szczerze, teraz jesteśmy właśnie w takim... Nie powiedziałbym, że 100-milowym lesie, ale po prostu jesteśmy w lesie, bo... No ikoną tutaj były te... niedźwiadki, co mogliście zobaczyć. No tutaj się wszyscy, kurde, naparzają. Co za szajbusy jedne. Zobaczymy, co ja będę miał teraz za broń. Bo jak widzicie, z świata na świat zmieniają nam się bronie. Jak układamy cały kwadrat. Four pack racket. Dobra. I trzeba będzie leczyć się. Przede wszystkim. Dobra, i gdzie są te specjalne te cosie? Chyba, że to chodziło o te. O działka czy o coś. Kurczę, no nie wiem. Pewnie mi się przypomni zaraz ten. W tekście wam napiszę. Dobra, a więc w tej misji trzeba będzie po prostu wszystkich wyeliminować. Okej. Kumam, o co chodzi. No dobra, no to co, będziemy robili sobie wyrzutnie rakiet i zaraz wszystkich tutaj rozpierdzielimy w drobny mak. Wszystkich pomarańczowych, wszystkich tych generałów i innych tego typu, kurde, pajaców. Tylko najpierw proszę we mnie nie napierdzielać, dziękuję. Powiedziałem coś. Szybko, 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 HP, 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 znaczy życie, życie, życie. Nie wiem, raz mówię HP, raz mówię życie, nie rozumiem w ogóle tego. O, niebieska skrzynka nam się przyda, bo zawsze dostajemy dużo życia. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ten padł. Trzeba wyeliminować pozostałych tych rebelów. Ich szczególności, tych żołnierzy. Bo oni są dosyć niebezpieczni. Szczególnie jak oni mają właśnie wyrzutnie rakiet czy też granaty, to oni potrafią, kurde, ci tak wycelować czasami, że dosłownie będziesz, kurde, leżał i kwiczał. Ale z tego, co pamiętam, ten świat został przynajmniej przeze mnie zapamiętany jako ten łatwy w miarę świat. Bo dopiero po tym świecie gierka pokazuje swoje prawdziwe, kurde, rogi. O, dokładnie. Udało się. Quick knees up down the rubber dub. No.
Dobra, więc to udało nam się w miarę szybko zrobić. Co jestem zaskoczony w sumie, bo myślałem, że kurde, będę tutaj trochę dłużej siedział. Za dzieciaka pamiętam, że ta misja właśnie była łatwa i nie sprawiała mi ona problemów. No i gitara, mamy tutaj zrobione. Co tutaj mamy jeszcze? Ever find? Znaczy, find w sumie, sorry. A te niedźwiadki są słodkie tutaj. Nursery Crimes, co to jest? Aha, dobra, czyli będziemy musieli niszczyć domki. Tutaj będą wilki oczywiście, więc będziemy musieli eskortować chyba owce przed wilkami, coś takiego. No, to są chyba te, no. Będziemy musieli eskortować te owce przed wilkami, czyli będziemy musieli po prostu unicestwiać wilki. Kurde, to była misja, która kiedyś sprawiała mi problem, więc zobaczymy, jak teraz nam pójdzie tutaj. Chciałbym, żeby było wszystko w porządku, ale czy będzie? Czasówki nie mamy, całe szczęście. Tak, mamy, kurde, 3 owieczki. Dlatego ja sobie tutaj na szybkiego już robię broń. I zaraz trzeba będzie, kurde, zasrane te wilki, kurde, unicestwić. Bo one będą nam tutaj przeszkadzać. Sorki, jeżeli ja dzisiaj jestem taki, nie wiem, mówię małomówny w niektórych momentach, ale po prostu mówię, też się chcę skupić, bo ta gierka potrafi, uwierzcie mi, uprzykrzyć życie. To jest jedna z trudniejszych gier, które teraz nagrywam na kanale. A tych gierek jeszcze się w tym roku trochę pojawi. No przede wszystkim Hogs of War też będzie w planach. Musiałem się wysmarkać. Chociaż i tak ta alergia w sumie na razie mi aż tak nie dokucza. Dobra, owieczki tam ruszyły. Mam nadzieję, że wilka nie ma po drodze. Wilkozaura. Ale zobaczę teraz, co tutaj się będzie działo. Tutaj są przeciwnicy nasi. I wilki. Spadaj stąd. Nikt cię nie lubi. Ciebie też nikt nie lubi. Ja pierdzielę. Ale żem się wjebał. Za przeproszeniem. Ta, w ogóle inna muzyka leci w momencie, kiedy robimy misję nieczasówkową. Kiedy to jest taka misja na zasadzie, że ten... Ta sama muzyka by leciała w misji z Ankami z trzeciego świata. Jak robiliśmy niedawno. I ona też leciała przy bossach. Czyli przy braciach Rong. Boże, braciach Rong. Nie Rong, tylko Rong. Musiałem sobie ten... przypomnieć, że halo, przecież niedawno też o nich wspominałeś. To byli bracia Rong, a nie Rog. Rog to jest taka postać w Need for Speed Most Wanted. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie z tym let's playem, bo mówię, od piątego świata, z tego co słyszałem, zaczynają się już trudne te misje. Tak naprawdę nie tyle, co będą nam trochę czasu zabierały, co jeszcze będą po prostu trudne, bo poziom trudności będzie wygórowany. Ale jestem ciekaw, jak teraz nam pójdzie. Ten świat mi się wydaje, że jeszcze easy nam poleci. I w miarę szybko go skończymy. To tylko kwestia czasu. Dobra, słyszę owce. Gdzie te owce mają być w ogóle zaprowadzone? Tak moja ciekawość. Chyba do mojej bazy, z tego co wiem. Nie, tam muszą być zaprowadzone. Dobra. Dobra, to najpierw... Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Spadaj. Słyszę owce. Biegnę do nich. Gdzie one są? Gdzie są owce? Tam są, dobra. Czyli trzeba będzie je eskortować do tamtego miejsca. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nam nie będzie to zajmowało dużo czasu. Chodźcie. Chodźcie tutaj za mną. Szybko, wszystkie trzy. Wszystkie trzy, idziemy za mną grzecznie. Chodźcie, owieczki, chodźcie. Pasterz pomidor was tutaj zabierze. Pastuch pomidor was zabierze. Muszę niestety je trochę tam, wiecie, pocisnąć. Chodź, 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 chodź do mnie, chodź. Idziesz?
Jezu, te owce są jakieś upośledzone, nie? To jest niestety... Zobaczcie, to jest dopiero ten... trzecia chyba misja eskortowa, no trzecia z rzędu. To wyobraźcie sobie, co to będzie z tą misją z pingwinkami. Chodźcie, idziemy. Idziemy za mną grzecznie. Idziemy grzecznie za mną. Chodźcie tutaj, dokładnie tak. Dokładnie, wszystkie ten. Czyli nie możemy ich tą bronią prowadzić. Dobra, ogarnięte. Szybko, szybko, do przodu, do przodu, do przodu. Jak będzie wilczur, to ja go zaraz zaatakuję, nie martwcie się. Chodźcie, 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 chodźcie. Dokładnie. Idziemy. Tutaj. Dobrze idziemy? Tam mają być. Dobrze idziemy. Idziemy. Chodź tutaj, bo wilczur tu gdzieś jest. Chodźcie. Chodźcie do spokojnie, na spokojnie. Dokładnie tak. Okej. Czyli teraz, skoro owce są bezpieczne, to można zabrać się za przeciwników. Wiecie co? Ten domek mi coś przypomina. Ten domek mi o czymś przypomniał. I wydaje mi się, że chyba wiem już o czym ja pomyślałem. Wiecie co ten domek oznacza? Że tutaj jest czerwony kapturek. Coś mi się tu kurde świtało, że to będzie coś jeszcze kurde związane z czerwonym kapturkiem. Bo pamiętam, że była taka misja z czerwonym kapturkiem. No i okazuje się, że to była ta. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ale mnie cisną! Ale mnie cisną. Ja was pocisnę teraz, frajerzy. Spadajcie stąd. Moja wieża. Moja wieża, moja wieża, moja wieża, moja wieża. Idźcie mnie stąd, wszyscy. Po kolei. O, generał się chyba wycofał, w sensie ten ninja. Znaczy, generał ninja? Nie wiem w sumie nawet. Oh yeah, bierzemy co moje. Dobrze. Teraz ten czołg trzeba zniszczyć. Sorki, telesforki, telefon miałem. Dobra, jesteśmy z powrotem w takim razie i... Naparzamy, naparzamy! Frajer się zbugował tym czołgiem. Dobrze. No i to chyba wszyscy są ubici. Teraz pozostaje nam tylko zeskortowanie czerwonego kapturka, który czeka w tamtym domku. My szukamy tego domku, bo tu już chyba nie ma nikogo już do zarżnięcia. Chyba wszystkich żeśmy zarżnęli. Oh yeah, siemanko. Chodź tu ze mną. Gdzie musisz iść? Chyba do tych owiec, co nie? To chodź, idziemy. Jezu, jak ona paskudnie wygląda, nie? Znaczy w ogóle śmieszny z niej czerwony kapturek, skoro kapturka nawet nie ma. Idziemy. Dokładnie.
Chodź. Idziemy, dokładnie tak. Tu. A, jeszcze zostali tutaj. Poczekaj chwilę. Myślałem, że już nikogo nie ma, a tu się okazuje, że jeszcze zostali. I moją bazę zniszczyli. Frajerzy, kurde, zasrani. O, ten tutaj został. Nie. Ty tutaj wracaj. Chodź, szybko, wracamy. To się źle skończy, coś czuję. Gdzie jesteś? O nie! Gdzie jesteś? Dobra, już nie panikujesz. Dobrze. Ogólnie... Ktoś został jeszcze? Czy to już na pewno są wszyscy? Mam nadzieję, że wszyscy. Dobra, chodź, idziemy. Nie uciekaj tak. Ogarnij się, kobito, i uciekamy stąd. Chyba, że się wilka boisz. Dobra, chodź, idziemy. Idziesz? Chodź. Dobra, to teraz zaprowadźmy ją do tych owiec. I będzie, myślę, że misja zakończona już. Tak więc na spokojnie, chodź. Nie stresuj się niczym. Okej, pomyliłem się. Czerwony kapturek albo ta kobita ma po prostu nie iść do tych owiec, tylko do mojej bazy. Czyli musimy lecieć do mojej bazy, która jest już w zniszczach. No ale przynajmniej tam coś pozostało po tej mojej bazie, więc elegancko myślę, że będzie. Chodź tutaj, chodź. Chodź. Dokładnie tak. Szybko. Chodź tutaj. Już? Dobra, już nie panikujesz. Gdzie jestem? Jestem blisko mojej bazy? Gdzie jest moja baza? Chyba tędy musimy iść. Kurde, to są piękne lasy tego... Tej kobity. Tego czerwonego kapturka pseudo za 2 złote. Piękne lasy ma tutaj, nie żeby coś. Szacuneczek. Teraz zobaczmy, czy tutaj jest moja baza. Nie. Gdzie jesteś? Chodź tu. Tu jest moja baza, no tutaj. Yes! Drop this lot off down the lockup and we're all done. Dobrze! 2 misje mamy zaliczone z 4. świata albo 2 poziomy. Więc teraz pozostały nam chyba już tylko 2 poziomy i będziemy mieli koniec 4. świata. No jeszcze oczywiście boss, nie? Dobra, tu nam pięknie poszło.
To jest dosyć krótki świat, tak więc myślę, że odcinek z tego świata też będzie krótki w miarę, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Teraz mamy dwa poziomy, które nam zostały. Everfint oraz Camouflage Sabotage. Okej, okay, Camouflage Sabotage polega na... Zaraz się dowiemy. Okej, okay, czyli musimy kogoś tutaj uratować. Okej, okay, dobra. Wow, mamy dwóch czerwonych już. Ale frajerzy, kurde, przyleźli już mi bombardować moją tą. Moją bazę. No swoją tak, dawajcie, dawajcie, no dawajcie, no swoją tak zbombardujcie. Dobra, czyli Camouflage Sabotage polega na tym, że będziemy musieli tutaj chronić tych dwóch obiektów, które są obok nas. Przez 5 minut. I przy okazji naparzać się z wrogami, tak więc... Myślę, że to nie będzie głupi pomysł i będziemy po prostu musieli tutaj chronić tych naszych tych. O, frajerzy już mają czołg. Bo oczywiście. No. To jest jedna z trudniejszych misji moim zdaniem, dlatego że tutaj musicie naprawdę uważać, żeby oni nie przyleźli tak szybko. Znaczy to ja wiem, to ciężkie jest do uniknięcia, ale trzeba ich bardzo szybko unicestwić, dlatego że jak oni się teraz rozproszą, to już jest po twojej misji i w zasadzie będziesz tak non stop powtarzał, tak jak ja teraz. Tak więc cięcie i rozpoczynamy raz jeszcze. A może by tak stworzyć czołg? To nie jest głupi pomysł. Pytanie, czy nam czasu będzie starczyć, żeby czołg stworzyć. Okej. Tu widzę, że jest ich całkiem sporo tych czołgów. Nie żeby coś, ale wolałbym tych zamordować. Spierdzielać już. Spierdzielajcie z tych czołgów zasranych. A, mój też przy okazji się rozpieprzył. Fajnie. Mhm. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, cyborg niech się pojawi tutaj. Cyborg, lecisz z koksem. Teraz my sobie szybko zróbmy bazukę. Znaczy bazukę, no można by powiedzieć, że bazukę. Dobra, sobie HP szybko doładujemy. Szybko, szybko, szybciutko. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Dobrze, cyborg, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dobrze, że cię mam tutaj. Masakra, dobra. To w tym samym czasie, jak cyborg tu jest, to ja bym rozpieprzył ich bazę. To myślę, że byłby dobry pomysł, żeby ich się więcej nie spawniło. Dobra.
Tutaj się schowamy. Kurde, ale lipa. Ale lipa, mogę tego nie przeżyć. Mimo starań i tak dalej, mogę tego po prostu w nadzwyczajnym świecie nie przeżyć. Czekajcie. Jesteśmy cyborgiem teraz. O kurde. Ale teraz będziemy koksić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Musimy przez 2 minuty jeszcze chronić tego kurde. Tych reaktorów, czy nie wiem co to dokładnie jest. Dobra, lecimy z nimi teraz. Teraz być albo nie być, oto jest pytanie. O kurde, ale to są potężne pociski. A pierdziele. Dobrze, baza zniszczona. Nice. Dobra. Tam pomarańczowi są jeszcze. Dobra, ich trzeba kurde znokautować. Stoją? Stoją, dobra. Nic nie zostało zniszczone jeszcze. I tak niech pozostanie. Teraz ich bazę trzeba. Szybko, 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 szybko. Niszczymy bazę. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Pali się. Pali się. Dobrze! Udało się! Teraz tylko ich unicestwić i będzie cacy. Dobra, zapieprzamy do naszej bazy, zapieprzamy do naszej bazy. Nie! Spadać! Yes! Yes! We won, you losers! Ja pierdziele, ale to była mordęga! O Jezus Maria! A niby jest to postrzegane jako w miarę łatwa misja. Przez niektórych oczywiście. Masakra! Dobra, 3 misje tu mamy zrobione. Teraz została nam ostatnia. Eve Find. Nie wiem, czy to jest boss, czy to nie jest boss, ale kurde, zapowiada się chyba na bossa. Dobra, Eve Find. Kapitan Antrax, czyli tak, to będzie boss. Jak nic. The Wolf Tank, musimy zniszczyć The Wolf Tanki. Okej, na samym starcie mamy bazę zniszczoną. Ale muza! Dobra, czyli... Musimy teraz sobie znaleźć Super Crate'a. Tylko gdzie jest ten Super Crate? Czyli inaczej Super Skrzynkę na polskie. I oczywiście musimy uważać na nasze owce, ponieważ nasze owce nie mogą być skrzywdzone. Okej. Może znajdźmy. Może gdzieś to będzie. Tak, tam jest, dobra. Lecimy, 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 nie śpimy. No, trzeba będzie go unicestwić. Kurde. Okej, mamy granat. Cluster granite.
Mega Crate drop, dobra. Gdzie teraz spadło Mega Crate? Dobra, tam spadło. Lecimy. Kurde, szybciej, widzę, że on tam już dojechał. Supazuka, dobra. Gdzie on jest? Lecimy z nim. Gościu, teraz będziesz miał przysrane, panie kapitanku, za 2 złote. Pamiętam, że z tym bossem się kiedyś, kurde, z kuzynostwem i z kolegami męczyliśmy. No, między innymi dlatego, bo on jest naprawdę przesrany, kurde. Znaczy, w sensie, dobra, może inaczej. Nie jest aż tak przesrany. Jest on tak w miarę, bym powiedział. Ale trzeba dobrą taktykę na niego ogarnąć. I sorry, że ja się tak mówię, zaplątałem, ale po prostu, kurde, chciałem go fajnie pokonać, ale kurcze pieczone nie wyszło, kurde. Runda druga. Kapitan Anthrax. Dobra, on tu jest, frajer, zasrany. Mamy tam Mega Crate'a, więc lecimy. Następny Mega Crate gdzie? Pewnie zaraz będzie. No, tymi granacikami tam mogę mu gówno co jedynie zrobić. Kapitanie Anthraxie, kurde, od 7 boleści. Oczywiście cała ta konfrontacja jest troszeczkę utrudniona, dlatego że musimy nasze owce tutaj pilnować, żeby nie oberwały. A i on od czasu do czasu może robić się niewidzialny, aczkolwiek no się potem robi widzialny, więc nie ma problemu. Mega Crate drop. Bym sobie wziął tego shielda. No nie, jedna owca została nam martwa. Fuck. Szybko, śpiesz się. Dobra, gdzie on jest? Słyszę go gdzieś. Ja będę we wszystko naparzał, gdzie on może być. O, widziałem go. Jest jego cień. Halo, kapitanie. O, tu było. Tu był. Dobrze. Dobra. Giń, przepadnij, w gówno wpadnij, gościu. Się zablokowałeś. Dobra, gdzie jest Mega Crate? Tam jest. No kurde. Nie zdążyłem, myślałem, że owce mi się udało uratować jedną chociaż. Znaczy, jak je uratować? Kurde, dobra, weź Michał. Cicho, stul pysk i słuchaj, kurde, tego pięknego soundtracku lepiej. Kurde, najgorsze jest to, że te owce też nie pomagają, bo one, kurde, się wpieprzają trochę tutaj. A nie chcę, żeby zginęły. Wolę, jak już ja mam, jak już ma ktoś ginąć, to wolę, żebym ja ginął. Dobra, dymi się, to oznacza, że jego zaraz spadnie. Dobra, gdzie są skrzynki? Dobra, tam jest. Dobra, jest ammo. Gdzie jesteś? Tu jesteś. 3 HP, moi drodzy. Dobra. Nie pozwolę ci się wyleczyć, nie pozwolę ci się wyleczyć. Dawaj, kozaku, dawaj. Dawaj. Kurde no, zasrane owce. Quick knees up down the rubber dub. Nice. Czy on kuźwa zginął? On się sam wysadził? Przecież ja pamiętam, ja doskonale pamiętam, jak ja kiedyś byłem mały, że on schodził z tego czołgu i się normalnie naparzał z nami.
A ja go tak ładnie rozpieprzyłem. Nie no, kurde, pięknie. Same złote, kurde, medale zdobyte w czwartym świecie. No to kurde, to nam zajebiście poszło. A ja pamiętam za dzieciaka, jak ja się z nim tak tłukłem. To była taka momentami monotonna walka, że to jest szok. Masakra. Dobra, drop i wood mamy zrobione na 100%. Elegancko. Right, let's get building. Come on, give it a potion. I'll sort it out. You're having a laugh, ain't ya? No, to teraz będzie nas czekał, kurde, wyjątkowy świat. Świat z pingwinami. Ja pierdzielę, to będzie ta misja. O Jezus Maria, no nie. Ale mamy debiut nowych buddies, tym razem niewidzialnych buddies. Nice one, zajebiście. Prezydent jest z nas zadowolony i teraz nas wysłał na Alaskę, innymi słowy. Czyli po prostu jesteśmy teraz w świecie zimowym. I tutaj będzie poziom, a raczej świat bez bossów. Ponieważ teraz walczyliśmy z bossem. Więc to jest świat numer 5, ale światem numer 5 i 6 zajmiemy się następnym razem. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle z tej sesji. Mam nadzieję, że wam się ona spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli ty jesteś nowym widzem na kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooku oraz na Discord. Linki są pozostawiane w opisie, czy innymi słowy, na moje socjale. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Team Buddies i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i ja wam życzę miłego dzionka, dlatego że jest obecnie 11.50, 18 czerwca. Jest piękna pogoda, praktycznie 32 stopnie na dworze, więc ja idę sobie odpoczywać po robocie, potem sobie lecę na rower, a później prawdopodobnie odpalę streama pod wieczór. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego razu.